Marek Jedynak, to jest program Gość Dnia, a moim dzisiejszym gościem jest Piotr Masłowski, senator z ramienia Polski 2050, Szymona Hołowni. Witam pana w naszym studiu. Dzień dobry. Spodziewał się pan wygranej Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego, bo wiemy, że w kraju wygrał Prawo i Sprawiedliwość. Sondaże pokazywały, że Platforma wygra w naszym województwie. Zresztą tak było w zasadzie nawet przy poprzednich wyborach, tylko decyzja Wojtka Kałuży o tym, że zmienił barwy polityczne, za sprawą czego stał się rozpoznawalny w całym kraju, spowodowała, że ta większość przesunęła się w drugą stronę. Tym razem bez żadnych niespodzianek. Przewaga koalicji 15 października jest większa. Trzecia droga zdobyła, poza tymi 20 mandatami, którym Koalicja Obywatelska 5 mandatów, trzecia droga, dwa mandaty Lewica, rozmowy koalicyjne trwają, zobaczymy czy koalicja się będzie składała z dwóch czy z trzech partii. To lada moment, myślę, że się wyjaśni, ale to akurat województwo śląskie, myślę, że zaskoczeniem żadnym nie było. Jak ktoś śledzi sondaże, to jeszcze tam 6 tygodni temu wydawało się, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało jeden sejmik podkarpacki. No okazało się, że jest inaczej. Po pierwsze się odbudowali, po drugie wyjątkowo mądrze zachowywali się w kampanii, w sensie takim, że byli mało atakujący i taką rozwagę, wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość pokazało i bardzo sprytnie wykorzystali temat rolników, bo to Konfederacja podpaliła temat, a śmietankę z tego tytułu spiło Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje się też, że błędem była decyzja Donalda Tuska o braku współpracy z Lewicą, bo gdyby to były jedne listy, to te sejmiki też wyglądałyby inaczej. A jeżeli chodzi o rolników, to oni teraz są w takim okresie, że po właśnie takich masowych protestach, jak mieliśmy w miastach wojewódzkich, w Katowicach i innych miastach, nastąpiły spotkania w biurach poselskich. Czy to może mieć taki wymiar skuteczny, taki protest? Znaczy on na pewno jakoś tam na politykę oddziaływuje. Przed nami wybory do Europarlamentu i to w tych wyborach temat rolnictwa i Zielonego Ładu będzie jednym z kluczowych. Polski rząd głosuje w zasadzie przeciwko rozwiązaniom proponowanym przez Unię Europejską, a to i tak nijak się w Polsce nie przebija i Platforma Obywatelska na tym nie korzysta. Moim zdaniem to jest polityka jak najbardziej do jakiegoś tam zrewidowania, bo ja uważam, że myśmy jednak sporo z tych rozwiązań przygotowanych przez Komisję Europejską powinni przyjąć i bardziej je ludziom po prostu tłumaczyć i pokazywać korzyści, a nie zachowywać się na zasadzie takiej, że ktoś podpali, to my reagujemy w panice na to jak będzie wyglądał wynik wyborczy, bo ja sam nawet oglądałem takie instalacje, gdzie instalacje gospodarstwa, gdzie część areału jest odługowana i w tym czasie trwa ten wypas albo innego tego typu rozwiązania. To jest możliwe ekonomicznie. Ja wiem, że to wymaga trochę pewnie od rolników tego, żeby przestawili się w stosunku do tego, co robią na chwilę obecną. Poza tym cały ten temat ukraiński, on jest w wymianie handlowej pomiędzy Ukrainą. My mamy 7-krotnie lepszy wynik niż Ukraina, a my mówimy o jednym wycinku, nie? Związanym ze zbożem, a nie pokazujemy kontekstu całości i to też nie jest w stanie się nijak przebić. Cały czas słyszymy głosy tych, którzy narzekają, a nie 7-krotnie większej grupy, która na tym korzysta. No właśnie, odniósł się pan do wyborów do Europarlamentu. Czy podobnie jak w przypadku wyborów w 2023 roku pójdziecie w koalicji z PSL-em do tych wyborów? Oj, ciężki temat. To znaczy on jest ciężki z dwóch powodów. Po pierwsze, no, gorący tydzień w Sejmie i głosowania aborcyjne. Tu rola PSL będzie języczkiem uwagi w tych głosowaniach, bo ile Polska 2050 Szymona Hołowni zagłosuje za tymi rozwiązaniami wszystkimi, zgodnie z ustaleniami, także wszystkie projekty, które są zgłoszone, zostaną, nasi parlamentarzyści będą głosowali tak, żeby je skierować do dalszych prac w komisji, o tyle z PSL-u słyszymy, że może tak nie być i to spowoduje, że coś może przejść, coś nie przejść, zobaczymy, wtedy temperatura w koalicji wzrośnie gwałtownie.
gruntownie. A drugi temat jest taki, że no, przeciętny Polak ma bardzo małą wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje Parlament Europejski, jak wyglądają frakcje w Parlamencie Europejskim. Otóż Platforma Obywatelska i PSL są we frakcji ludowej, czyli takiej chadecko-konserwatywnej, bo za takie partie właśnie, a nie za lewackie, jak się to w Polsce często uważa, są traktowane te dwie partie w Europie. Polska 2050 jest bardziej centrową partią, jest związana z Renew Europe, czyli takim ruchem odbudowy Unii Europejskiej, powrotu do wartości demokratycznych, ale też bardziej właśnie proekologicznym. Także tu mamy trochę sprzeczne interesy, natomiast bez wątpienia jest tak, że jak wystartujemy razem, to zdobędziemy większą ilość mandatów niż jak wystartujemy osobno, także tu będzie musiała zapaść decyzja na dniach, wybory coraz bliżej zbieranie podpisów, bo obrazowo to jest tak, że jak Polska 2050 i PSL wystartują razem, to myślę, że zdobędą 8 mandatów w Europarlamencie, jak wystartują osobno, to zdobędą po 3. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem oczywiście i tu to pewnie będzie jeden z kluczowych czynników przy podejmowaniu decyzji, w jakim układzie startujemy. Mhm. To wróćmy może teraz do krajowej polityki. W zasadzie ciągle o niej rozmawiamy, ale już w kontekście wczorajszej rocznicy, 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej, doszło do takiego wczoraj incydentu, w którym Jarosław Kaczyński zabrał wieniec złożony przez kontrmanifestantów, którzy są przeciwnikami właśnie tych organizowania tych rocznic. No i skomentował po prostu tutaj, jeżeli chodzi o jednego z przeciwników manifestantów, skomentował jego reakcję na zabranie tego wieńca. Niech mi pan nie mówi, że ja nie mogę, to w sposób skrajny, bezczelny, putinowski obraża mojego brata. Jak pan się ustosunkuje do tutaj takiego zachowania lidera z największych, jednego z największych partii? Znaczy, nie chcę Kaczyńskiego krytykować jakoś w tej sytuacji, bo ja jestem człowiekiem, który głęboko wierzy w prawo do wyrażania siebie i wartości demokratycznej, tak samo moje Kaczyński, jak każdy z nas innych. Dlatego jeżeli on potrzebuje tego składania wieńców i to jest jakoś silnie związane z emocjami i z tym, jak on kwestie katastrofy smoleńskiej przeżywa, to nikt mu tego nie powinien moim zdaniem zabraniać. Z drugiej strony on nie powinien się też dziwić i reagować tak nerwowo, bo to czasami robi na ludzi, którzy tą sprawę widzą inaczej, bo przecież tam nie zginął tylko jego brat, tylko zginęli przedstawiciele różnych partii politycznych i PiS przez ostatnie lata bardzo sobie zawłaszczył kwestię tego, co się wydarzyło w katastrofie smoleńskiej, jak gdyby narzucając tę narrację, że to Lech Kaczyński wraz z małżonką, tak jakby tej całej reszty poszkodowanych tam nie było. Już pomijając nawet te kwestie polityczne, no to tam przecież był personel i tak dalej. O tych ludziach to w ogóle już nikt nie pamięta, nad czym bardzo ubolewam, bo to... No właśnie, nie skupiamy się tu na pamięci, tylko do wykorzystywania troszkę tej katastrofy celów politycznych. Dokładnie tak. Nie? Tak jak mówię, no kto pamięta o pilocie, o personelu pokładowym i tak dalej. Ci ludzie z czasem w ogóle zostali zapomnieni. Oni tak przecież tam tak samo zginęli i to pokazuje trochę odhumanizowanie, takie nieludzkie, instrumentalne traktowanie człowieka w polityce, co jest mi... nie jest mi to bliskie, powiem tak. Przejdźmy może teraz do lokalnej polityki samorządowej, bo w Rybniku trwa kampania, w której mierzą się, jeżeli chodzi o wybory na prezydenta Rybnika, Piotr Kuczera i Andrzej Sączek. We wtorek Piotr Kuczera zorganizował swój briefing prasowy, dzisiaj Andrzej Sączek zamierza zorganizować swój briefing. Jak pan się zapatruje po prostu na te działania i czy zaskoczeniem było dla pana ten wynik, że Piotr Kuczera nie wygrał jednak w pierwszej turze? Nie było to dla mnie zaskoczenie. Zarówno w kampanii parlamentarnej sporo krytycznych uwag słyszałem. Trochę znam takich badań, do których większość mieszkańców nie ma dostępu i przewidywałem, że ten wynik będzie wyglądał mniej więcej tak. Zabawiłem się w typowanie do Rady Miasta. Pomyliłem się o jeden
o jeden mandat. Może dlatego, że z powodów jakichś tam personalnych nie przepadam za niektórymi osobami z lepszego Rybnika, to zakładałem, że zdobędą o jeden mandat mniej niż rzeczywiście zdobyli. Ale to tu nie ma niespodzianki w Rybniku. To znaczy, tylko sytuacja wygląda tak, że Andrzej Sączek zdobył trochę ponad 13 tysięcy głosów. I wydaje mi się, że to jest szczyt jego możliwości, że jest w stanie ich zdobyć maksymalnie 14 tysięcy w drugiej turze, a to powoduje, że z dużym prawdopodobieństwem wygra prezydent Kuczera, co mnie cieszy, ale też powoduje, że nie może przejść obok kampanii, musi być bardziej zaangażowany, musi bardziej do ludzi wychodzić przed tą drugą turą wyborów. Stąd też wszelakie zabiegi, które mają zapewnić jak największą frekwencję, bo elektorat Sączka pójdzie na wybory na pewno. Jak gdzie z elektoratem Piotra Kuczery, tego nie wiemy, dlatego no, rolą prezydenta jest zmobilizować jak największą ilość ludzi, żeby poszła na drugą turę wyborów. Nie wiem, ilu z Państwa zwrócił uwagę na to, że w Rybniku mieliśmy prawie 7% frekwencji mniej niż w skali kraju, co też jest jakimś tam, jest symptomatyczne, bo ta kampania była kompletnie niemerytoryczna. Ona nie była o tym, jak Rybnik ma wyglądać w przyszłości, tylko była bardziej na temat personalnych gierek, kto kogo lubi, kto kogo nie lubi, a myślę, że w mieście są ważniejsze kwestie niż to, co się w tej kampanii wydarzyło. Po raz kolejny okazało się, że negatywnej kampanii nie opłaca się prowadzić i to też mnie bardzo cieszy. Ale mówimy o Rybniku, a przed nami kilka ciekawych drugich tur, bo drugie tury będą i w Czerwionce, Leszczynach, i w Jastrzębiu, i w Włodzisławiu Śląskim, czy nawet w takich Lyskach, gdzie będziemy mieli dwie panie w drugiej turze. W pierwszej turze różnica 38 głosów. Tak sobie żartuję, że tam rzut kostką zdecyduje o tym, kto wygra drugą turę. Żartuję w ten sposób, dlatego że jedna z kandydatek ma kostka na nazwisko. No ale zobaczymy. Zobaczymy to wszystko w rękach wyborców, a nie w losowaniu. A już odnosząc się stricte do kampanii samorządowej, czy widzi Pan jakieś obszary, które wymagają reformy, ulepszenia w tym systemie wyborczym? Znaczy sam system wyborczy polski mi się wydaje akurat samorządowy całkiem prosty. No niedawno byłem w Belgii. W Belgii też wybory samorządowe. Oni mają kumulację wyborów w tym roku taką, że w wybory parlamentarne zbiegają im się z europarlamentem, a jesienią mają wybory samorządowe. To usłyszałem, że oni w wyborach samorządowych dostają 12 kart do głosowania. No, u nas maksymalnie 4, w powiatach grodzkich, takich jak Rybnik 3, w powiatach ziemskich dostaje się 4 karty do głosowania, to jeszcze nie jest jakoś tam dramat. Jestem ciekawy, co się będzie działo w polityce w kontekście tego ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów, bo jeżeli ten przepis zostanie utrzymany, to za 5 lat nas czeka niesamowicie emocjonująca kampania, bo się okaże, że 2/3 urzędujących władz gminy, miast będzie musiała odejść ze względu na ten limit. No zobaczymy, co przyniesie polityka i czy ten przepis ustawowy zostanie zachowany. Mhm. No właśnie, a propos polityki jeszcze takiej w tym tygodniu, to Parlament Europejski przyjął w środę pakt migracyjny, ale Donald Tusk no niespecjalnie się wypowiada o tym rozwiązaniu. Mówi, że nie jest korzystne dla Polski, więc no, Polska, jakie jest wasze stanowisko Polski? Polska zagłosowała przeciw. No jako przedstawiciel partii, która wchodzi w skład koalicji rządzącej, nie będę krytykował urzędującego premiera, bo myślę, że to jest przekleństwo polskiej polityki, że tego typu kwestie są dyskutowane w mediach, a nie w zaciszu gabinetów pomiędzy politykami, co potem rodzi masę emocji. Ale ja nie ukrywam, że myśmy się polityce imigracyjnej powinni przyglądać i być bardziej otwarci na to, bo nie będziemy mieli innego wyjścia. W Rybniku ruszy lada moment budowa elektrowni Rybnik 2050, nowej elektrowni gazowej obok tej istniejącej. No i z tego, co ja wiem, to na budowie z 4000 pracowników to połowa to będą obcokrajowcy, bo po prostu w Polsce nie ma pracowników, których byśmy byli w stanie na takie wielkie inwestycje ściągnąć. Demografię mamy taką, jaką mamy, czyli katastrofalną. Ostatnie lata nic w tej materii nie poprawiły, a wręcz pogorszyły. Lada moment nie będziemy mieli innego wyjścia, jak bardziej otworzyć granice niż na chwilę obecną.
I uważam, że powinniśmy do tego się przygotować, a nie zachowywać na zasadzie nie, bo nie. Mhm. To może jeszcze tak na koniec, czy kibicuje pan rybnickim żużlowcom, bo w sobotę już mają pierwszy swój wyścig i czy, bo tutaj kandydaci ciągle podnoszą tą modernizację stadionu, czy i mówią, że to jest pilna taka inwestycja. Czy ona jest taka pilna, tego nie wiem. Mam co do tego wątpliwości, czy to jest kluczowa inwestycja w Rybniku. Ja w ogóle rybnickim sportowcom kibicuję. Nie żadną tajemnicą, że jestem bardziej kibicem piłkarskim niż żużlowym, ale ekipę naszych żużlowców, łącznie z panem prezesem, lubię i trzymam za nich kciuki, bo w Rybniku żużel jest bardziej jak religia niż jak sport, także będąc rybniczaninem nie mogę tego nie widzieć i życzę naszym żużlowcom jak najlepiej, ale jak już pan wspomniał o sporcie, to też jest doskonała okazja, żeby Alicji Klasik pogratulować, tak, bo rybniczanka awansu, została brzyska. Mistrzynią Polski w Szermierce, no to jest ogromny sukces seniorski, a poza tym to wygranie Mistrzostw Polski dało jej awans na Olimpiadę i wychowanka rybnickiego klubu, taka dziewczyna, którą od lat żeśmy obserwowali, jak w tym naszym klubie dorasta, pojedzie na Olimpiadę. To też jest fajna okazja do tego, żeby zwrócić uwagę, że w Rybniku właśnie mamy takie sporty jak szermierka czy judo, które na takiej niwie międzynarodowej nawet odnoszą sukcesy. Także nie tylko żużel, nie tylko piłka nożna, ale mamy tych dyscyplin sportowych w Rybniku całkiem sporo. Mhm. I tu musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo panu senatorowi Piotrowi Masłowskiemu z ramienia Polski 2050 Szymona Hołowni za rozmowę. Dziękuję również widzom za uwagę. To był program Gość Dnia. Dziękuję.